Na konwencji wyborczej zgromadzili się kandydaci na radnych i sympatycy komitetu. Robert Prygiel na początku skrytykował prezydenta Radosława Witkowskiego. W tej brudnej kampanii ja spotkałem się z Radosławem Witkowskim. I co zobaczyłem? Zobaczyłem człowieka bez planu na nasze miasto. Człowieka bez pasji. Człowieka zmęczonego. Czy chcecie, żeby taki człowiek dalej rządził naszym miastem, naszym Radomiem? Następnie Robert Prygiel przedstawił kandydatów na radnych ze swojego komitetu. To są ludzie pasji, ludzie, którzy kochają Radom. Nauczyciele, prawnicy, lekarze, sportowcy, ale przede wszystkim ludzie, którzy już w swoim życiu nie raz, nie dwa udowodnili, że mogą się poświęcić pomocy potrzebującym. I takich ludzi Radom potrzebuje. Kolejnym punktem konwencji było przedstawienie programu na wybory. Wśród propozycji są odpolitycznienie samorządu, dokończenie budowy szpitalnego oddziału ratunkowego przy ulicy Tochtermana, parkingów osiedlowych, utworzenie radomskiego Central Parku o nazwie Piotrówka, radomskiej strefy relaksu przy Placu Jagiellońskim oraz przebudowa dróg, rynku i amfiteatru. Na koniec Robert Prygiel zwrócił się do swoich kontrkandydatów w wyborach samorządowych. Od jutra, od samego rana jestem gotowy do rozmów. Sondaże pokazują bardzo jasno. W drugiej turze tylko drużyna Prygla i Robert Prygiel może przejąć zarządzanie w Radomiu. Dlatego jestem gotowy usiąść z wami do stołu i rozmawiać o tym, żebyście dali nam poparcie dla dobra mieszkańców i dla dobra Radomia. Konwencję zakończyła wspólna sesja zdjęciowa.